Siemanko, siemanko, ja jestem Wertas, witam was dzisiaj w mapce parkour, która nazywa się Tower of Terror, czyli wieża terroru, jak widzicie. Będzie przerąbane, o ile ją przejdę, zobaczymy. W każdym razie chciałbym wyzwać też na przejście tej mapy moją ekipę z The Forest, czyli Huntera, Świątka, LJ-a plus dodatkowo Purposa, tak, żebyście mieli co robić, żebyście się po prostu zdenerwowali na te mapy parkour całe. Także no. I więc tak. pora zacząć. Nie wiem, ile mi czasu może zająć taka mapeczka, zobaczymy sobie na spokojnie, co mi się tutaj uda ugrać. Aha, no już widzę, że nie będzie za łatwo, także... Także niedobrze. Także niedobrze, jak to się mówi. Bo tutaj mamy problematyczny skok tak na samym początku, bo czemu by nie, co nie? O kurde, on faktycznie jest problematik. To, żem znalazł mapeczkę. Uff, na szczęście się udało. Czemu ja... Czy tam jest coś, co zablokowało mi skok? Bo najwyraźniej coś takiego chyba tutaj istnieje, bo nie wierzę, żebym taki prosty skok zepsuł. To się nie zgadzam z tym. Goddammit, i teraz jeszcze raz tam wskakiwać trzeba. Ach, te parkury dzisiejsze. Kurde, znowu nie tak. O, shit. O, jeszcze to zwaliłem. No, super, super. Super mapa, Vertes, super mapa. Kolejna super mapa z twojej genialnej wyszukiwarki mapek. Uff, dobra. Na spokojnie. Okej. I tutaj... Tak, tam jest zasrany sufit. Tak, tam musi być, bo widziałem, że coś mnie odbiło. O, goddammit. No to naprawdę... Miło było. Tak, miło było. Na szczęście znam ten trik. Aha, tu przejść nie mogę. No nie, co za kretyn robi takie mapy? Że tak zapytam. Naprawdę. No tak, no nie ma przejścia. Aha, jest tutaj coś takiego. Coś takiego, tylko co dalej, co dalej? Tu są jakieś bloczki. Jest tutaj bloczek, ale... Aha, mogę do niego dojść na shifcie. Dobra. Jestem. Ja pierdzielę. Sorry, ale coś po prostu mi tu przeszkadza. God damn it, ale to jest... Złe. Złe, tych bloczków praktycznie nie widać. Ale okej, próbuję. I hop! Dobra. Mamy, czy to jest jakiś kolejny poziom? O tak, mam nadzieję, że tu jest wszędzie taki... Taka niewidzialna podłoga, żeby mnie to zaraz nie zrzuciło na dół. Bo naprawdę to by nie było miłe, jakbym tak spadł. Ale okej, skoro jest taka niewidzialna podłoga, ja sobie tak mogłem popatrzeć na samą górę, to na szczęście istnieją jakieś checkpointy tutaj. Czyli tamto, co uderzyłem głową, to była po prostu podłoga kolejnego levelu, tak. Okej. To myślę, że nie będzie aż tak źle. Skoro tak. To fajnie, bo już się bałem. Już ten pierwszy level, jak mnie strollował, to już się bałem, naprawdę. Sobie jeszcze... Jeszcze mogę się bać. Vertes, nie ciesz się tak na... Tak... Szybko, bo możesz spaść dwa levele w dół. O nie, prawie spadłem. Gademy, to co ja się tam zahaczyłem? Nie wiem, muszę uważać. Muszę uważać, bo już wyrżnąłem głową o coś. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, nalajcie. Aha, wbiłem. Nie wiem, co mi przeszkodziło wtedy, ale jesteśmy wyżej, tak. Dobra, świetne. Świetnie, elegancko. Ciśniemy. Momentum. Co? O czym ty do mnie mówisz? Nie wiem. Checkpoint! Checkpoint tylko na ten level. O kurde, nie spodziewałem się checkpointów na tym etapie. Dlatego bardzo mnie to cieszy, że jest taki checkpoint. Okej. Level złoty. Level złoty. Na szczęście cały czas jest podłoga. Cały czas się boję, że ta podłoga mi nagle zniknie i będzie po wszystkim. Ale raczej nie mamy się co tym przejmować. Hop. Nie, bardzo przyjemnie mi się skacze, mogę wam powiedzieć. Dobra. Standardowo jest wyżej, okej, przyjemny parkour. O, tutaj jest wejście.
Okej, nie spadłem, to dobrze. No w sumie, jakby się uprzeć, to można tutaj... Wow, kurde, szybko skakać. Szybko skakać do kolejnych... tych bloczków, właśnie coś takiego. I tutaj chyba jest trudniejszy jump, nie? To mi się wydawa. O, suficik już mnie tutaj atakuje. Muszę uważać. Bo suficiki bywają złe. Dobra, hop. Hop. Tu jako, że jest wyżej, to wiem, że sufit mnie nie powinien zaatakować. Właśnie tak. Level diamentowy przed nami. Który zaczyna się tutaj. Alright, alright. Hop, hop, hop. Hop. Elegancko. Hop. Hop. Dobra. Okej. Okay. Hop. Uff. Już się bałem, że nie wskoczyłem. Hop. Dobra. I jestem na górze. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy tutaj jakieś przyciski. Hit the button to get a great view of the map. A, to już. To naprawdę już. Dobra. Lecimy. Wycieczkę. Ej, naprawdę się nie spodziewałem czegoś takiego. Że tak szybko przejdę. Już sama nazwa wskazuje, że to jest wieża terroru. Okej, okay, jestem pod wrażeniem własnego skilla. No, może sobie tak popatrzymy. Po levelach pojeździmy. Świetnie, świetnie. Ui, jedziemy! Jedziemy na górę! Podziwiamy tą mapeczkę. I gdzieś wskakujemy. Aha, i wróciliśmy. Kozackie. Fajne, jeszcze raz. Jeszcze raz. Game mode 2. Nie, game mode 1, już mi się mylą te game mody. Dobra, dobra, jestem. Cięcie było, bo jakiś idiota próbował nam się na ogródek władować. Znowu. Także dobra. Kończymy odcineczek, taki krótki, przekaźcie tam ekipie, że mają tutaj wyzwanie, że mają taką mapeczkę do przejścia, nie była ona za trudna, także bez problemu tym razem, to nie to, co jakiś czas temu dawałem, także tak. Okej, okay, no to co, to kończę. Dzięki za oglądanie mapki, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, a całkiem możliwe, że jeszcze dzisiaj się pojawi jeden odcineczek. Także oczekujcie i będzie fajno. Dobra, to tyle, dzięki za oglądanie, na razie, cześć, żółwik!